Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Zostawcie łapki w górę, żebym pamiętał, żeby dalej nagrywać tę serię. Myślę, że tak z trzy odcinki nagram jeszcze z tej gry, bo już końcówka sezonu się zbliża i tak się prezentuje mój skład. Wszyscy mają overall 90+. Najbardziej odstaje poziom Daka, ten mój lewy napastnik. O, właśnie wywaliło mnie z serwerów. Wrócimy za chwilę. Dobra, wracam po krótkiej przerwie. Myślę, że zacznę bardziej regularnie nagrywać, bo ostatnio parę tygodni opuściłem na swoim kanale bez wrzucania odcinków. Oto pierwszy meczyk na dzisiaj. Zaczynamy od rzutu rożnego, 65. minuta. I przeciwnik nie celnie. Całe szczęście. Oczywiście gram teraz na bota. Event. Event pre-season. Niestety na spalonym był Daka. Cyk, kolejne podanie. Tym razem nie ma spalonego. I Duvan Zapata pewnie strzela do bramki i zdobywa gola. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakiś pomysł na inną serię. Chyba znowu był spalony. No nie. Trochę inaczej sobie wyobrażałem tę akcję. Też nie podoba mi się, że ciągle mi Zapata wychodzi do rozegrania, a jest napastnikiem. Tam Nainggolan powinien się znajdować. Ale bardzo ładna bramka. Kolejny raz Daka strzela. Chociaż w tym meczu dopiero pierwszy raz. Fajnie, że daje możliwość rozgrywania pełnych meczów, a nie jak w poprzednim roku w trybie preseason, głównie się punkty zdobywało na meczach online VS Attack. Chociaż właściwie to endgame, więc końcówka tej gry, więc można i też takiego typu gry urządzać. Pora na mecz Sampdorią. O, ale piękna akcja. Sam wszystko zrobił. I wykończył w ładnym stylu. No, trochę za mocno. Chociaż teraz Daka, ale oszukał obrońcę. Pięknie. Dość łatwe te mecze dobrałem, bo przeni cały etap już zrobiłem, więc jestem teraz w środku następnego rozdziału. Jeszcze pierwsza książka. Spalony, bez przesady, centymetrowy ledwo był. Bo pułapkę offside'ową mi zrobił. Dobra, Wallace. Żurkowski, Nainggolan i Castrovilli teraz musi to strzelić. Tak jest. Przecież on mistrzem wykończenia nie jest, on jest bardziej takim typowym środkowym pomocnikiem, który niestety nie potrafi zwykle strzelać, ale takie oczywiste sytuacje daje sobie radę, bo ma 80 na 80 oceniony strzał, więc bardzo źle z nim nie jest w sumie. Okej, teraz Żurkowski. Zobaczmy jego akcję. No, też bardzo ładnie strzela nasz Polak Rodak. Elegancko. Myślę, że znacznie skrócę ten mecz w montażu, bo bot coś widzę mocno przegrywa. Może jakąś ładną bramkę strzelę. Taką z dystansu, na przykład Nainggolana. Daka, Nainggolan.
Zróbmy z tego może jakąś asystę? Nie. Rzut karny. A to ciekawe. O, i muszę wam powiedzieć specjalny sposób na zawsze prawidłowe wykonywanie rzutów karnych. Trzeba pociągnąć niedokończoną linię w lewo albo w prawo. I wtedy bramkarz nigdy nie ma szans w tej grze. Dziwne, że jeszcze tego nie naprawiono. To jest zbyt OP, dosłownie. Nawet jakby się na z całej siły bramkarz rzucił w prawo albo lewo, to by nic nie dało. Więc znalazłem takiego fajnego glitcha. Niestety Duvan Zapata został zablokowany. Przecież tak bardzo pod faul gra obrona przeciwnika i Wawro z główki. Obrońcy też potrafią strzelać ładne bramki. Głównie moje rzuty rożne się opierają na tym, że albo wrzucam na Zapatę, albo na Wawro. Bo oni mają abilitkę potężna główka, dzięki której po prostu praktycznie każdą akcję z głowy potrafią wykonywać co najmniej prawidłowo. Tutaj Duvan Zapata też strzelił właśnie w taki sposób. Tylko że tym razem z dośrodkowania, a nie z rzutu rożnego. No i taki mecz, taki rozgrzewkowy przed jakimiś trudniejszymi rozgrywkami, ale raczej nic trudniejszego na razie nie będę grać już w tej grze. Czekam na FIFA Mobile 21. Też powinna niedługo wyjść. Niestety nie wyszło mi nagrywanie FIFA 21 normalnie, bo trochę odstaję tam poziomem, nie ogarniam zbytnio granie padem. Lepiej mi wychodzi, jak widać, na telefonie i choćby na PC-cie też mi nieźle idzie, ale to nie FIFA, inne gry. No dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Zostawiajcie oceny, komentarze, a ja się żegnam. Do zobaczenia i cześć!